Halo, halo. Wejście drugie. Próba dwa. Nieudana. Witamy z księstwa Łeba. Kiedy? Z kempingu morskiego 21. Oto my. Ktoś musi usiąść, żeby lampkę zasłonić. Halo, może ja tą lampkę wezmę i będę ją trzymał jednak. Nic nie widać. Przesuń się. Przesuń ją troszkę. Czekajcie, bo to... Próbujemy zrobić oświetlenie. Blair Witch Project. Nie tak, daj to. O kurde, nie. Teraz to słońce świeci. Nie możesz świecić w obiektyw, musi być za obiektyw. Czekajcie, to właśnie czekamy, zajmie momencik. O, witamy Magdę, Bambi Kamińską i Dorotę Jóźwik. Czekajcie. Dorota czeka na nas już od godziny. Jak widzicie, mamy lekkie problemy techniczne. Za ciemno się zrobiło. Ale postanowiliśmy dzisiaj wrócić do... O, zrobiłem światło. Wrócić do live'ów w jakości HD. Żeby wam pokazać, jak wyglądamy. Na kolana. Agata z Wojtkiem, posłuchajcie, mają takie łydy i takie uda po tych 700 kilometrach. Ale mamy paszporty. Wszyscy mamy takie paszporty. Jesteśmy... I jesteśmy całkiem legalnie w Łebie. W Łebie. Dobra, pochwaliliśmy się. I te paszporty, moi drodzy, dostaliśmy od samego księcia. Tak. Prawdziwego. Z wizą. Który dla nas dzisiaj gotował. Dokładnie. Najpierw, ale po kolei chyba. Ale jest dokładnie. Ja tylko powiem, że dzisiaj może być dłużej. Może być dłużej. O, wiza jest. Jest wiza. Podbita. Widzicie? Nie widzicie. Nie widzicie. Trudno, ale jest. Ale zobaczycie przy okazji. Ja tylko wyjaśnię, dlaczego jestem w kasku. Dzisiaj od rana mam dzień pukniętej dynki. O wszystko, co się da, przydzwaniam głową, aż dudni, przydzwoniłem w wiatę, przydzwoniłem w bagażnik, przydzwoniłem w drzwi od samochodu i przydzwoniłem też w taki... w takie miejsce, gdzie sobie zatrzymaliśmy się na piknik, w taki założyliśmy mu kask. Więc na wszelki wypadek, żeby prawda, i tak widzę dwie kamery, prawda, dwóch Wojtków, dwie Agaty i dwie Halinki. Jest generalnie na wszelki wypadek, gdyby miało mi coś tu na łeb spaść, na przykład lampka, którą Wojtek trzyma teraz w ręku. Patrzcie, się trzymam naprawdę. O. Trzyma, namaszcie. Dobrze, ale od początku, bo działo się dużo. Wiele. Dzisiaj, bardzo. Dobra, najpierw, kochanie, powiedz o drodze, bo ja będę mówił o reszcie. Czyli o moich łydkach. Droga jak nad morzem, beznadziejna. No, nic nowego. Katastrofa, odcinek chyba 40-50 km, jakoś żeśmy go nie przejechali, ale żeśmy go... przemierzyli slalomem. Nawet nie przemierzyli, no to jest jakoś... Nie wiem, jak to w ogóle nazwać, no, jakoś dotarliśmy do tego. Przeczłapali. Przeczołgali. Przechodzili, przeskakali i Bóg wie, co jeszcze. Przegramolili, o. No, dokładnie. Jakoś udało nam się go pokonać i masakra. I powiem wam, że tak na razie poważnie, że akumulatory nam już wysiadły z Agatą. No i jutro stwierdziliśmy, i dobrze tak się złożyło, że akurat jutro. Wzięliśmy dzień wolnego, czyli jutro nie jedziemy, jutro nie ma... Czy mnie przestawiasz? Żebyś lampę zasłoniła. A ja co? No. To świeci tam. Ja parasolkę mogę rozłożyć. Bo to ty masz świecić swoim blaskiem, a nie lampą. No. Jutro nie mamy żadnego odcinka. Jutro leżymy i odpoczywamy. I to tyle. No. I powiem wam, że coś mi się... Muszę wam pokazać, ci co mnie znają, to wiedzą, że miałem nóżki jak... Patrzcie, jaka nie łyda. Patyczki, ale mam tak wielkie łydki, że zastanawiam, kurwa, czy one spuchły, czy co się zrobiło. No. Dwa patyczki. Nie jedną, a mam dwa patyczki. No. Nie wiem, co grane, ale trochę mieli się nogi strasznie bolą. Trochę strasznie. Może odtajają przez jutro. Wymoczysz w słonym morzu, to ci przejdzie. A ja tam w życiu nogi nie boże tego zimnego morza. Mnie kurwa zamarzną i odpadną. No ale już ci mówiliśmy, musisz teraz jechać na rękach. Mają plan, że mnie zaczepią, wsadzę ręce w rolki, nogi położę na maskę samochodu, oni mi przykleją, będą mnie pchali i będę jechał jak ptaczka. Rosną mi bicepsy. I wtedy równomiernie się masa mięśniowa rozłoży. Dobra, to tyle z drogi. No, reszta w zdjęciach. No to teraz kontynuujmy. Łeba przyjęła nas superowo. I tu jest właśnie gwóźdź programu dzisiejszego dnia. Łeba. Byliśmy w szoku. Posłuchajcie, zostaliśmy tu przyjęci po królewsku, naprawdę, przez księcia, ale po królewsku. Dostaliśmy plac na naprawdę genialnym kempingu. No. Mamy zapewnione tutaj wszelkie
jak, luksusy jakie tylko mogą być. Jaki kemping można zaoferować? Jaki kemping może być, łazienka genialna, miejsce genialne, bar z telewizorem, gdzie można oglądać mecze, więc to duży szacun dla lokalnej organizacji turystycznej Łeba, tak, no, która się do nas sama odezwała, posłuchajcie, sami nas tu zaprosili i teraz oferują nam tutaj pobyt. Luksus. Naprawdę luksus. Taki... Perfekt. Perfekt, dokładnie. Aż brak słów. Byliśmy dzisiaj... Teraz, przed chwilą właśnie. Byliśmy dzisiaj przed chwilą na spotkaniu, które zorganizowało miasto, nas, czyli Rolki Reggae Ride i Onkorejsu, o którym mówiłem wam wcześniej, czyli takiej akcji, która idzie w drugą stronę. Dziewczyny, panie w zasadzie, które zmagają się z chorobą nowotworową, w zasadzie wyszły już z choroby nowotworowej, ale jakby pokazują, że można po niej aktywnie żyć i robić coś fajnego. Miasto zorganizowało nam takie spotkanie wspólne z panem burmistrzem, więc genialna rzecz. Genialna rzecz. Na koniec, po tym całym spotkaniu, pan burmistrz wsadził nas w swój samochód i przywiózł tutaj, więc miasto otwarte naprawdę na wszystkie inicjatywy. Wjechaliśmy na bramę, to nas na bacy stanął. A my, bo burmistrz przyjechał, a my z tej bury. Nie ma burmistrz. Wiona żółwik, tymczasem borem lasem. Panie, dziewczyny z Onkorejsu, też pozdrawiamy, było bardzo miło się, bardzo fantastycznie było się spotkać. Mam nadzieję, że oglądacie. I trochę się dzisiaj doświadczenia wymiana, z nami pośmiejecie. Tak, podpowiedziały nam kilka fajnych rozwiązań, które będziemy mogli zastosować w przyszłości. Wypytały nas też o wszystko. Agata z Wojtkiem. Martyńska Angelika do nas dołączyła. Pozdrawiamy. Dorotę Jóźwik też. A to też Dorota. Pozdrawiamy. Jakbyś brzmi znajomo. Znajoma jakaś. A dobra, no. Dobra. I teraz straciłem wątek, dlatego... To łap ten wątek. Nie, teraz Agatko powiedz. Ale co? Cokolwiek. Nie wiem. Wątek powiedz, jak twoje łydy. Moje wyrzeźbione łydki, niczym Mariusz Pudzianowski. Moje łydki całkiem w porządku. Ale... Ale co? No nie, nic nie. W każdym razie zostaniemy z tymi przemiłymi paniami na pewno w kontakcie. Przynajmniej ja tak mam zamiar. Bo to myślę, że można się jakoś tam wspierać, czy kto wie, może wybiorę się na taką akcję. No, dziwnie, jesteśmy znowu pełni energii. Naprawdę dzisiaj dwa razy odpoczywałem, mówię, że koniec, mówię, dojedziemy. Od samego rano, jak żeśmy wyruszyli pierwsze kilometry do Agaty, mówię, że nie, dzisiaj Łeba, wstajemy, przerwa, nie ma co. Ja już nie dam rady, muszę odpocząć. Ale teraz na tłoku tych wszystkich wrażeń... A jeszcze oprócz tego przecież zaproponowano nam, że jutro na... pojedziemy na te ruchome piaski. Kalinka miała marzenie, żeby pojechać na ruchome piaski. I marzenie się spełnia. Jutro. Tak więc spełniamy marzenia. Łeba spełnia marzenia. Tak, Łeba, tak. To jest duży szacun. I generalnie cały dzień na wrotach, co tam? Ja się zakochałam w tym mieście. Tak. Na pewno wrócę tutaj na dłuższy wypoczynek, ja tak, bo jest genialnie. I 154 osoby. Na energia. Masakra. Otwarta. Tyle ludzi nas oglądają. Jezu, trzeba by się ubrać jakoś lepiej to. Krawat. Kurde. Pożycz strój od księcia. Chyba tak. Oglądajcie zdjęcia. A zdjęcia koniecznie musicie obejrzeć, bo naprawdę dzisiaj to, co się tutaj działo i co jest tutaj do pokazania, to jest coś niesamowitego. Nie będę zdradzał wszystkich niespodzianek, ale na zdjęciach i na filmikach sobie niech czekają, zobaczycie. Zdradzać. Ale, nie można, ale tak. Zobaczycie... Mnóstwo fajnych rzeczy. Tak, dzisiaj nam się to, dzisiaj jakby dzień dla nas taki zrobił, nie? Taki dzień dla nas tak naprawdę. A zaczął się, posłuchajcie, katastrofalnie, bo dostać się z Ustki do Łeby to jest wyczyn. Nie polecamy nikomu, nawet auto, jak dzisiaj sam burmistrz powiedział, czy to do niego tam jakiś tam. Tak. Nawet dostać auto jechać to jest koszmar, a już na rowerach, rolkach to jest w ogóle... Słuchajcie, my z Halinką jechaliśmy samochodem i wszystkie plomby czuję w zębach, bo tak mnie wytrząsło. A mnie zęba wybiło. Zęby, Halince wybiło nie. Zęba, ja jak widzicie w kasku jeżdżę, bo o podsufitkę non stop głową też, a oni biedni... Mi się paznokcie wysypały, jak rolki ściągnąłem, na glebę. Nie mam paznokci w ogóle, ani jednego. Karol, do miski poprosimy jakieś tipsy. Tipsy jeszcze. Przyszlij mu tipsy. O miejsce na końcu zapowiem. Nie, w każdym razie naprawdę było bardzo niebezpiecznie dzisiaj momentami i ja miałem osobiście duszę na ramieniu.
jak widziałem, jak Wojtek i Agata próbują jechać po tych trasach, które do Łeby prowadzą. Bo to był krajobraz, tu powinien się Staropolski przerywnik Urwał pojawić. To był Urwał, krajobraz księżycowy. Naprawdę. Tak, misja Apollo chyba po Księżycu się poruszała takimi terenami, jakimi my dzisiaj musieliśmy do Łeby dojechać. W samej Łebie już super, ale dotrzeć tu, moi drodzy, to był wyczyn i myśmy tego wyczynu dzisiaj dokonali. Sama Łeba, jakie piękne ma drogi, nie? Sama Łeba, rewelacja. Sama Łeba, perfekt, wszystko jest tutaj można. Tylko tu by się trzeba było marsjańskim łazikiem dostać. Samolotem, helikopterem. To jeszcze jest tak śmiesznie, że ten jechałem, to mówię, przerywnik jak to? Urwał. Urwał, no. Urwał, mówię, jak dojadę dzisiaj do tej Łeby, jutro wolne, włożę te rolki do bagażnika, nawet na nie minęło, patrzę. Nie minęło parę godzin, Wojtek już planuje. Zobaczył tutaj piękną ścieżkę rowerową, mówi, oj nie, ja jutro tutaj przyjeżdżam. Jedziemy jutro na tę ścieżkę. No i tak to działa, także my jesteśmy nastawieni happy, pozytywni, pełni energii, nawet po takich ciężkich dniach. Bo kiedy jest źle, to jest źle. No i wcale tego nie ukrywamy, ale... No ale jesteśmy jacyś. Jan 160. Ania Kowalska, witamy. Cześć Ania. Cześć Aniu. Cześć. A, to ja jeszcze korzystając z okazji z tego, że siedzę w kasku, więc ręka sprawiedliwości, jak mnie dosięgnie, to dosyć bezpiecznie. Bardzo przepraszam kierowcę Meleksa, który jeździ po Łebie i któremu na bezczela wpierdzieliłem się z parkingu prosto pod koła. Bóg mi świadkiem, myślałem, że Meleksy jeżdżą wolniej. Naprawdę. To był speed Melex. Tak więc, jeżeli ogląda nas kierowca Meleksa niebieskiego, 243 osoby z Łeby, to bardzo przepraszam. Jutro może mi pan zajechać Wszyscy drogę. Wszyscy na Meleksach oglądają, widzę. Wszystkie Meleksy. I znowu śledziły nas śmieciarki. Naprawdę. I dzisiaj Agata z Wojtkiem byli tego świadkami. Tak. W Gardnie Wielkiej stoimy sobie, posłuchajcie. Bogumiła Sadowska, babcia Miłka, cześć! Ogląda nas babcia Miłka. Wpadajcie do babci Miłki na Dorsza Bolka. Jest the best. Ale kończąc, stoimy sobie na parkingu. Ale twardo, na popasie. Kwaterze. To jest? Twardo. No i stoję bo masz takie łydy wyrzeźbione, że jak sobie na nich usiądziesz, to masz twardo. Kurde, normalnie aż się nie mogę dziwić. Dobra, no i to mu off. I jędrne pośladki po takiej jeździe, posłuchaj, no to... Pośladkami to ja będę orzechy trzaskał. Dobra. Dobra, no i... No i stoimy w tej Gardnie Wielkiej nad jeziorkiem, robimy sobie popas, kanapeczki, coś tam, posłuchajcie, podjeżdża co? Śmieciarka. W takie miejsce... Nic tam nie ma, dzika głusza. Tam nie wolno tam w ogóle. Śmietnika nawet nie było. Nie było nawet śmietnika. Przypadek? Nie sądzę. A panowie tylko podjechali, robi psss, jak to robi ciężarówka, po czym wykręcili i pojechali. Nie wiadomo dokąd. Nawet nikt z tej śmieciarki nie wysiadł. Podjechali tylko pod nasz samochód, tak jakby go chcieli obejrzeć, zeskanować. Być może nam coś zamontowali. Może. Ale nic nie tykało. Dojechaliśmy bezpiecznie. W każdym razie. Uważajcie na śmieciarki. Dobre, nie? Tak, śmieciarki są niebezpieczne. A to siedzą i żrą, kurde. Proszę. Opowiedzcie, jak wam smakują te paluszki po takim dniu pełnym wrażeń. Coś więcej poprosimy. Paluszki? Ale nie byliśmy słone. Na tym spotkaniu. Nie słone i dlatego dobra. Na tym spotkaniu o Koreańcu byliśmy, tyle nas tam siedziało, zobaczcie na zdjęciach, pełno kanapek, tak. Wszystkiego, ale nikt nie jadł. Przepraszam, ja jadłem. Dwie. Wstydzili się. Chyba tak. A były kanapki były bardzo pyszne. Krówki. Krówki, o, jakie krówki dobre jadłam, były. Przepyszne były. Dobra, panie, masz pan tutaj coś zanotowane? Ja już w zasadzie o wszystkim powiedziałem. Znaczy ja mam taką prośbę, ja mam jeszcze jedną. W tamtym roku, jak żeśmy jechali, Halinka uczepiła się płyty Damiana z synem pana. Tak. Pamiętacie wszyscy, znaczy ci, co wiedzą o czym mówię z tamtego roku, wiedzą jaka była akcja, tego perą. I Damianek do nas się odezwał i w ogóle spotkaliśmy się z nim na festiwalu i tak dalej. Teraz w tym roku Halinka uczepiła się Maleo Reggae Rockers. To ja się uczepiłem. To ty? A Halinka słucha Gentlemana. Gentlemana z Animal Relay. Panowie, tak. Pozdrowienia od Gentlemana dla Halinki ciężko będzie załatwić, ale z Malejonka może by się udało. Tutaj to samo, to my słuchamy wspólnie, ale to ja piłuję Maleo. Maleo jeszcze kojarzę z Armii. Chodziłem na koncerty Armii, bo jestem taki już... Więc jakby ktoś z was miał jakieś wtyki tam, jakieś, bo ja pisałem do pani Eli Malejonek, no niestety bez odzewu. Może nie przeczytała.
Może nas akurat jeszcze nie ogląda. Może ale ogląda nas Magda Głowacka. Magda Głowacka, witamy. Może ma ten, albo pani Milka, ta z Od Dorsza, masz na Malejonka, to by tam do niego może... O, Maleo na pewno, Od Dorsza, Bolka to... Jakiegoś słówko, żeby nam tu pozdrowienia, jakie nagrał dla Halinki. Dla tego. Tak. Tak skromnie sobie życząc, tak. Byłoby to wielkim marzeniem, bo właściwie się spotkamy, bo nie ma Maleo Regera. No trudno. No, ale pozdrawiamy Damiana Syjofana, bo też tak. Damiana też słuchamy. Spotykamy się we Wrocławiu. Słuchaliśmy też u Makena. Maken puszczał Damiana. Tak, spotkamy się na Ostrudzie. To taka moja. Przynudzacie panowie. Tak, przynudzamy, kończymy, to idziemy się myjeć, jeść, dobra, daj ta spokój, idźcie już spać. Zanim skończymy, powiem wam tylko jeszcze jedną rzecz, którą dzisiaj z Halinką praktykowaliśmy. Nie ma lepszej suszarki na gacie i skarpety niż szyba samochodu. To też zobaczycie na zdjęciach. Także polecam. Mam bardzo szybko. Chyba tylko po to kupię sobie samochód, wiecie, żeby suszyć pranie na jego szybie. Tak, jutro. To jest jedyne praktyczne zastosowanie samochodu we Wrocławiu. Stoiliśmy godzinę wieczornych opowieści 19.30, jak się zaczyna dziennik, więc to zapraszamy o 19.30, ale nas nie oglądajcie, bo nigdzie nie będziemy jechali, tylko będziemy o pierdołopelę, co żeśmy robili cały dzień. A będziemy odpoczywać intensywnie. Nie będziemy tu spać, nie będziemy zasypiać czego? Gruszek w popiele, ani różnych innych kasztanów. Fundacja Autilu! Hello! Pozdrawiamy! Pozdrawiamy serdecznie. Dobra, przynudzamy, kochanie. Masz rację. Kończmy to już. Bo wyjecie. Nie, bo my jesteśmy zmęczeni. My przechodzimy szybko do konkretów. I tyle. A my się rozgadujemy. Dobra, tak? Jutro wy prowadzicie. Dobra, my siedzimy. Jutro zamieniamy. Zamieniamy się. O 19.30 punktualnie zapraszamy. Dwie panie prowadzą. Agata i Halinka obsługują. Ale nie odzywamy się, zobaczymy co będzie. Tak dobra? Jest. To może być a my wywieramy jutro tylko niemu presję. Tak jest. Tak jest. Dobranoc, kolorowych snów. Dobranoc. Pamiętajcie, jutro kobiety prowadzą, może będzie was więcej. Podajcie, powiedzcie znajomym.